Jestem w Chorzowie na ulicy Katowickiej. Widzę skrzyżowanie z ulicą 3 Maja. Wyłączona sygnalizacja. A tutaj policja kieruje ruchem. Odbywa się szkolenie z zakresu kierowania ruchem policjantów. Oczywiście jadę prosto w stronę centrum Chorzowa, jadąc od Bytomia. Natomiast spróbuję gdzieś tam zawrócić i pokazać Wam też lewoskręt przy takim kierowaniu ruchem przez policjanta. Jazda na wprost jest kwestią dosyć łatwą. Policjant stoi do nas bokiem. Możemy jechać, gdy stoi do nas przodem bądź tyłem. Ten ruch jest zamknięty, czyli jest to równoznaczne z czerwonym światłem. Teraz policjanci otwarli ruch właśnie z 3 maja. Ma podniesioną rękę do góry. Będą się zmieniać sygnalizacja. Szkoda, że nie stałem jako pierwszy. Widzimy, policjant stoi bokiem, macha ręką, aby przyspieszyć.